Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zacznę od Kendry, która się przygotowuje do szkoły. Jak widzicie, sznuruje sobie buty. No, właściwie to jest to szczególna okoliczność. Szczególna ze względu na to, że dzisiaj jest rocznica śmierci Loli Rosin. No i tutaj, że tak powiem, są radykalne zmiany wszystkiego. Pokażę wam tak mniej więcej, o co chodzi. No i powiem więcej, bo tutaj przy tej okazji poruszę temat rodziny. Cała okolica oczywiście została wysprzątana, wyzamiatana, także trzeba przyznać, że jest czyściutko. Większość tych wszystkich chaszczy jest powyrywana. No wygląda inaczej. Nawet powiem wam szczerze, nigdy bym nie powiedział, że w jeden dzień można coś takiego zrobić, a tutaj jest to możliwe. Pokażę wam zresztą tutaj, jak to jest wszystko wyczyszczone. Tutaj mam swoje rośliny, jak wiecie. Dzisiaj robię też taki test stabilizatora, także jakieś pierwsze takie kroki. No i jak na razie widzę, to fajnie, w miarę nie trzęsie obrazem. To nieraz różnie wychodzi, szczególnie jak nie używam stabilizatora. No, także wszystko zostało doprowadzone do jakiegoś ładu, wyczyszczone. Pokażę wam tutaj dalej. O, zobaczcie, wyzamiatane. Także naprawdę, ludzie się potrafią spiąć, bo jest to ważna okoliczność. Ludzie tutaj żyją praktycznie z pokolenia na pokolenie. I tutaj od razu powiem wam, że cała ta okolica, ta wioska, to są w sumie squattersi, bo jak wiecie, tutaj tym terenem zarządza kompania produkująca cukier właśnie z trzciny cukrowej, dlatego są tutaj pola tej trzciny cukrowej. I kiedyś było tak, to jeszcze były czasy tak zwanych parobków, kiedy właśnie te wszystkie firmy, jeszcze nie korporacje wtedy, bo korporacje się później dopiero kształtowały, zatrudniały po prostu tych ludzi i to było kiedyś na zasadzie tak zwanej haciendy, czyli oni jakby no byli typowo parobkami, później prawo, przepisy się zmieniły. Oczywiście to jest właśnie część historii filipińskiej, która to wszystko powiedzmy ukształtowała. No i to spowodowało, że te wszystkie właśnie firmy były zobowiązane dać tym ludziom kawałek ziemi. No i tak się też stało, że większość z nich dostała właśnie swój przydział ziemi, ileś tam metrów, ale zazwyczaj w innym miejscu. No i tutaj właśnie historia tego miejsca jest taka, że ci ludzie zdecydowali, że skoro oni gdzieś tam w górach dostali, powiedzmy, hen dalej tą ziemię i jest to jakby bezsensowne, to zaczęli tutaj ten kawałek ziemi okupować, dlatego ja wspominałem na przykład o tym, że ci ludzie tutaj nie mają prawa ziemskiego. Może nie wszyscy, bo nie jestem w stanie jakby sprawdzić to do końca. Ale historia jest taka, że właśnie świętej pamięci Lola Rosin, to była jedna z sióstr, bo z tego co wiem, to ich jest tam ośmiu. Jedna siostra właśnie też tutaj dołączyła, najmłodsza siostra, która przybyła właśnie z Mindanao. I jakby no będą świętować, więc to tak się stało, że część tej rodziny mieszkała tutaj, oni pracowali właśnie dla tej kompanii, no i pobudowali domy. Później, bo to wiadomo, to są pokolenia wstecz, oni się gdzieś tam pożenili, związki małżeńskie, no i się tworzyły rodziny mieszane, dlatego tutaj jest tak dużo nazwisk, nie jest tylko jedno nazwisko jakby moje rodziny, tylko później są nazwiska gdzieś tam dodawane i jak się patrzy w dokumenty, to pierwsze nazwisko jest właśnie takie same jak mojej żony, a drugie jest po małżonku, więc tak też z moją żoną się stało, że tutaj oficjalnie w tych papierach filipińskich ona ma drugi człon mojego nazwiska, pierwszy swój, natomiast w paszporcie ma tylko mój, bo to gdzieś tam powiedzmy ułatwia podróżowanie i nikt tam nie grzebie, dlaczego tak, a nie inaczej, bo u nas jednak w dokumentach druga część to jest drugie imię dane po dziadku. Tutaj jest inaczej, bo to jest na nazwisko panińskie mamy. No więc tak to się stało i tutaj teraz robione porządki, nawet wam pokażę, to też się ktoś zamiata. No i później w dalszej części materiału sobie przejdziemy do kuchni. Mają buntak! Czasami pytacie się, w jakim języku rozmawiam z żoną i oczywiście jest to język angielski. Język angielski jest językiem urzędowym na Filipinach, więc jest to duże ułatwienie.
Ja, jeżeli chodzi o język Bisaya, to więcej rozumiem, niż jestem w stanie powiedzieć, bo czasami dla mnie, jak są jakieś wytłumaczenia, jak gramatycznie używa się takich czy innych słów, no to później popadam w jakiś taki, powiedzmy, problem, jeżeli sam chciałbym coś wyrazić, bo ta konstrukcja zdania, jak później poprawia mnie moja żona, no nie jest taka, jak powinna być. Dobra, wejdziemy sobie do kuchni. Ale zanim wejdziemy do kuchni, to tutaj taka właśnie specjalna szklana, powiedzmy, skrzynka, w której jest oczywiście figurka anioła i rzeczone zdjęcie rzeczonej zmarłej. Także fajnie wszystko widzicie obstrojone. No i tutaj kobiety powoli przygotowują wszystko. Teraz przerwa oczywiście na jedzenie. No i tutaj wam pokażę od kuchni, jak to wszystko wygląda. Także tutaj ciocia Wanji szykuje różnego rodzaju smakołyki. Szalenie zapracowana kobieta. No i troszeczkę ubolewamy, bo jakby nie ma w tym roku żadnych świniek ze względu właśnie na ten ASF, także tutaj oni zdecydowali no, nie ryzykować. Także widzicie, wszystkie palniki zajęte. Oczywiście standardowo jest też ognisko na takim pospawanym stojaku. Więc to wszystko się odbywa w takiej, wiecie, prostej formie. No i tu wam pokażę na zewnątrz również kolejny gar. To mi się zawsze kojarzy z tymi naszymi prażonymi, że to jest właśnie w takiej formie robione, nie? No i tu akurat mają drzewo mango, one tak specyficznie pachnie. Nie nadaje się do wędzenia, bo jest w pewien sposób toksyczne. No i tu widzicie, macie puste boksy. Tutaj dalej jest klatka na kurczaki. I oczywiście mam zamiar, bo to tak jak mówię, to są początki po naszym przyjeździe. Mam zamiar do tych klatek kupić sobie kurczaczki. Oczywiście jakąś odmianę, która no po prostu znosi jajka, bo zazwyczaj to jest tak, że są wiecie, kurczaki, które są hodowane głównie na mięso. No. Tutaj też sąsiedztwo sprząta, szykuje, także to jest taka pełna organizacja. Nie? Ja się za chwilę też będę ubierał, biorę się za robotę. Dzisiaj może nawet pojadę gdzieś tam po kendrę ze szkoły, bo kończę tam jakieś zajęcia około 12, także się wybierzemy później na naszą działkę. No i zazwyczaj weekendy w ten sam sposób spędzane. No a tutaj mama ma swoją kuchnię, też zrobioną taką tymczasówkę, także tu jest wszystko w jednym miejscu się odbywa, nie? Ostatnio zaproponowałem nawet, mówię, wiesz co, ja ci tu zrobię jakieś półki, coś zbijemy z desek, żebyś miała możliwość sobie to wszystko tutaj poustawiać. No i wszystko kryte oczywiście tą blachą ocynkowaną. No także to jest tak, taka jest po prostu prostota życia na Filipinach. Niewiele trzeba. Tutaj też jak były wycięte jakieś drzewka, to pozacienialiśmy to wszystko, więc też tu jest jakaś, powiedzmy, już organizacja. Rośnie nam kawa z tyłu, to jest ta oczywiście odmiana ich filipińska. No i są różnego rodzaju warzywa tutaj, rosną tak, powiedzmy, no można by tu było coś więcej dosadzić. Też się nad tym zastanawiam, bo oj, tu wam też pokażę, jak to wygląda. Jak tutaj oni sobie tą ziemię gdzieś dla siebie wzięli, powiedzmy, gdzie te wszystkie kompanie no, nie mają jakby z tym problemu, to wyznaczyli granicę. No i tutaj jest granica, gdzie powiedzmy zaczyna się te pole i oni już nie powinni tutaj niczego naruszać. Także tutaj no, nie sadzi się niczego, jeżeli było posadzone, to było zaraz wyrwane. Tu widzicie, jakaś papajka sobie urosła. Tych papai mogłoby tu rosnąć setki i tak jak mówię, no, choćby za parę groszy ktoś to miał sprzedać, to zawsze jest jakiś pieniądz. No i to jest właśnie to, czego nie umiem tutaj zrozumieć, czemu nie jest to jakby robione w ten sposób. No a propos tego, że ja myślę podobnie, to pokażę wam właśnie, co w międzyczasie posadziłem. Ja też oczywiście nie próżnuję, więc mając nasiona różnych warzyw z Polski, też robię różnego rodzaju eksperymenty. No i posadziłem m.in. w tym roku odmianę pomidora, bawole serce, bo jak widzieliście z nagrania w Polsce, sadziłem głównie odmianę filipińską, więc tutaj chcę spróbować, jak będzie smakować ta, moim zdaniem, najpyszniejsza odmiana. Także zobaczymy, jak to będzie rosło. I zorganizowałem to w taki sposób. Tutaj było kiedyś, bo zrobiłem ten stojak parę lat temu. Kendra z listo malowała.
poskręcałem to i tutaj po prostu już te elementy bambusowe wygniły, a resztę, co było z solidnego drewna, po prostu jest do dzisiaj, także to by trzeba było odnowić, ale wykorzystałem to w ten sposób, że sobie tutaj po prostu już popikowałem, gdzieś tam przygotowałem w tych doniczkach, no i planuję zrobić tutaj właśnie większą taką przestrzeń na różnego rodzaju rzeczy, no i później coś, niecoś wsadzić, też jakby biorąc pod uwagę te błędy, które gdzieś tam popełniłem wcześniej, mam również zamiar posadzić do doniczek właśnie papaję, żeby ona tutaj gdzieś sobie rosła i jak osiągnie taki większy, powiedzmy, już rozmiar, no to wtedy po prostu wezmę ją i wsadzę do ziemi głębiej, bo wiem, że na naszej posesji po prostu no ta woda wsiąka bardzo szybko i później ta powierzchnia nie dosyć, że jest ciepła, to jest sucha i wszystko usycha. Oczywiście z racji, że jest to rocznica, to zawsze, bo ta część Filipin, gdzie mieszkam, jest katolicka, więc no powiedzmy katolicka, bo są tutaj również inne religie i odmiany. No to był wczoraj ksiądz, oczywiście jest umówiona msza za babcię. No i będzie to gdzieś po południu, oczywiście po południu będzie impreza, ale jej nie będę pokazywał, bo już to na moim kanale było, więc ja nie chcę robić, wiecie, takiego materiału, że co rok te same urodziny, imprezy, bo to później będzie takie w sumie kalendarium i każdy z was będzie mógł powiedzieć, kurczę, kiedy kto, jakie ma urodziny, kto ile wypił i tak dalej. Nie no, śmieję się, ale no, chcę się skupić na tych sprawach, których wam jeszcze nie pokazywałem, także dzisiaj po prostu nagrywam rano, dopiero co wstałem i no fajnie się wstaje, powiedzmy, na Filipinach jest taki, powiedzmy, totalny luzik, jest ciepło, ale nie gorąco, chłodny powiew świeżego powietrza, bo jednak od tej drogi jest kawałek, więc tutaj tych spalin, tego wszystkiego nie ma, jeszcze nikt nie pali śmieci, jakichś tam pozamiatanych liści, więc naprawdę jest fajnie. Zaraz też sobie zrobię oczywiście śniadanie. No i to, co, o czym chciałbym powiedzieć, że Filipiny generalnie, jeżeli się przylatuje, powiedzmy, czy jakikolwiek inny kraj, czuje się to tak, powiedzmy, jakby to były wakacje. Ja czuję tutaj cały rok, jakby były wakacje, fiesta. Może też dlatego, bo nie pracuję jakoś zarobkowo, ale wiem i mam świadomość tego, że tutaj pracując po prostu, ta praca jest znacznie cięższa jak w Polsce. Między innymi ze względu na, powiedzmy, warunki pogodowe. No i myślę, że człowiek czułby się inaczej. Niemniej jednak brak tego stresu, tego wszystkiego, to powoduje, że po prostu no, jest to miejsce, gdzie mimo tych wszystkich warunków chciałoby się tutaj wstawać, zasypiać. No, człowiek inaczej w ogóle śpi. Nie ma tutaj też promieniowania elektromagnetycznego. Gdzieś tam z tyłu głowy nie ma tego wszystkiego stresu, tego całego, nie wiem, załadowania tych wszystkich, powiedzmy, problemów, zmartwień, które gdzieś tam w Polsce każdy z nas ma. Nie wiem, jak tutaj ludzie funkcjonują, czy też mają jakieś zmartwienia, czy oni bardziej gdzieś tam, no powiedzmy, mają to głęboko w czterech literach, bo no, nie wykazują moim zdaniem jakichś tam, powiedzmy, zmartwienia. Jeżeli już są, to są bardzo, bardzo proste z natury. Także no, jest inaczej po prostu. To każdy musiałby sprawdzić sam. Jest taka beztroska. Czasami to są rzeczy, które wkurzają, bo za tym idą po prostu inne również konsekwencje. Także no. Nic, ja się biorę za śniadanie, bo trzeba się uruchomić, popracować i tak jak mówię, no, większość z youtuberów tutaj ma pracę gdzieś zdalną, pracę od siebie z kraju lub innego, nie polskiego. No i raczej nie pracują tutaj, bo myślę, że każdy powiedziałby to samo, że praca tutaj jest ciężka i wtedy tak naprawdę no, nikt nie nazwałby tego miejsca rajem, tylko odpowiednio. Natomiast ja tak jak mówię, no, są pewne inne rzeczy, dla których człowiek chce tu być. Jeszcze jest ta, w cudzysłowie, jakaś wolność, którą próbują tutaj tym ludziom gdzieś utemperować i zabrać. No. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!